To był typowy sztetl. Żydzi mieszkali w Józefowie ponad 300 lat. Na mocy aktu lokacyjnego znalazł się zapis, że Żydzi mogą zamieszkiwać to miasto i również było wyznaczone miejsce na synagogę i miejsce na kramę. Zbudowali synagogę i dom nauki, który stoi do dziś. Założyli cmentarz. Byli dobrze rozwijającą się społecznością pod względem gospodarczym. W ich posiadaniu były liczne sklepy, drobne zakłady. Znaczny przyrost demograficzny nastąpił dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. I wówczas Żydzi stanowili około 70% społeczności. Posiadali liczne partie polityczne, organizacje młodzieżowe, no i kwitło życie kulturalno-społeczne. Zamieszkiwali rynek, zajmowali się kupiectwem. W danych statystycznych można wyczytać, że już od początku XVII wieku do połowy XIX wieku rośnie bardzo liczba Żydów. Z roku dokładnie dane 1861 wskazują, że było 85% społeczeństwa w Józefowie. Są dokładne dane, że Żydzi zajmowali 142 domy, w tym 113 domów murowanych. Z aktem lokacyjnym król Jan III Sobieski nadał również miano temu miastu, że mogą odbywać się dwa jarmarki w czwartek i w niedzielę. Do dnia dzisiejszego targ w Józefowie odbywa się w czwartek. Rok 1939 przerwał dotychczasowe życie osady. W grudniu również tego roku 1939 zostało 50 pierwszych rodzin żydowskich wywiezione z Józefowa. Źródła podają, że było to około 300 osób i te osoby były popędzone, mówi się, marszem śmierci w kierunku Opola Lubelskiego. Niemcy zajęli Józefów, utworzyli na jego terenie dwa obozy pracy i tam zostali zgromadzeni miejscowi Żydzi, ale także z okolicznych miejscowości i z zagranicy. Byli wykorzystywani między innymi tutaj do umacniania rowów i do budowy rowów we wsi Rybitwy. Data taka znamienna dla Józefowa to jest data majowa, 6 lub 7 maja, kiedy w roku 1942 właśnie w ramach tej akcji Reinhardt Żydzi zostali wypędzeni. Była to ta droga ich męczeńska, droga śmierci do Opola. Stamtąd prawdopodobnie część została przewieziona do Nałęczowa, tam oczywiście koleją, potem do Sobiboru. Nie ma w Józefowie upamiętnienia. Jest budynek dawnego domu nauki, są kamieniczki wokół rynku pamiętające czasy przedwojenne. Są wreszcie zachowane w miejscowej szkole dzienniki szkolne z nazwiskami żydowskich uczniów, ale też informacje o ich rodzicach. Dzięki inicjatywie Jolanty Jurak szkoła włączyła się w pracę Forum Dialogu. W ramach tej współpracy moi uczniowie dużo skorzystali, ponieważ odbywały się tutaj w naszej szkole spotkania dotyczące kultury, tradycji żydowskiej. W tych spotkaniach uczestniczyły też całe rodziny. Podjęliśmy taką decyzję, by dla mieszkańców Józefowa nad Wisłą stworzyć takie wycieczki regionalne po Józefowie, śladami właśnie dawnych mieszkańców Józefowa. Synagoga, choć przetrwała wojnę, została rozebrana w latach 60. Ponad hektarowy cmentarz jest zdewastowany i całkowicie zarośnięty krzewami. Jest jednak szansa, że to się zmieni. Inicjatorem zmian był marszałek województwa. Zostały poczynione kroki w celu uporządkowania tego cmentarza, gdyż na jego terenie znajdują się liczne macewy. I wspólnie tutaj z pomocą miejscowych władz w kolejnych tygodniach ten teren zostanie cmentarza uporządkowany. Starostwo powiatowe jako zarządca w imieniu Skarbu Państwa kontaktuje się z gminą żydowską. My jako strona, jako gmina, na której znajduje się ta nieruchomość, dostajemy informacje o tym procesie i wiemy, co się na bieżąco dzieje. Pierwszym etapem będzie wycięcie zakrzaczeń. Później chcemy posprzątać i oczywiście myślę, że finalnie postawimy też jakąś tablicę upamiętniającą. Zależy nam na tym, żeby przywrócić szacunek temu miejscu, żeby
stało się zadość prawdzie historycznej i ci mieszkańcy, którzy pracowali na rzecz rozwoju Józefowa i tych okolic, w godny sposób mogli zostać upamiętnieni.